Dzięki. Dziękuję. Proszę teraz o zabranie głosu pana posła Wincentego Elsnera z Twojego Ruchu. Bardzo proszę. Pani marszałkini, Wysoka Izbo. Ten projekt przygotowany rok temu przez Polskie Stronnictwo Ludowe i pana posła Jana Łopatę miał być pewnym remedium na to, co stało się w wyniku działalności Amber Gold. Tak miało być, ale tak się nie stało i tak jak państwo pisaliście w uzasadnieniu, celem niniejszej nowelizacji jest wprowadzenie w polskim systemie prawnym regulacji dotyczących funkcjonowania rynku finansowego, mającym na celu zwiększenie poziomu ochrony uzasadnionych interesów konsumenta i chroniących konsumentów przed nieuczciwymi praktykami instytucji parabankowych. Takie były zamiary tej ustawy, ale ta ustawa w projekcie zawartym w druku 1822 jest niezwykle okrojoną wersją tego pierwotnego projektu i powiedziałbym pewną techniczną nowelizacją wprowadzającą pewne poprawki do kilku ustaw, w tym do ustawy o zmianie do ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym. Natomiast ona w żaden sposób nie spowoduje zabezpieczenia systemu finansowego przed działalnością kolejnych Amber Goldów. Zresztą na ile tutaj ta ustawa została przebudowana w trakcie prac w podkomisjach i komisji świadczy chociażby wypowiedź pani posłanki Zaręby, która mówiła o tym, że w ustawie o ochronie konkurencji konsumentów wprowadzono wymagania wobec prezesa urzędu co do informacji przekazywanych do Komisji Nadzoru Finansowego. Tak miało być w projekcie, ale to zostało podczas prac w podkomisji usunięte i ustawa, jeżeli chodzi o ustawę o ochronie konkurencji i konsumentów, ona w ogóle nie jest w tej nowelizacji zmieniana. Ja bym chciał zwrócić uwagę na parę zapisów i zmian, znaczy co miało być i co z tego wyszło. To znaczy